Siemanko, widziałeś nowe Renault? Renault Clio? Nie. Renault 7 5G, smartfon od Oppo. Siemanko, dzisiaj taki krótki materiał o tym, dlaczego warto i dlaczego nie warto kupić Oppo Renault 7 5G. Nie będzie to typowa recenzja. Z racji tego, że ten telefon jest już parę miesięcy na rynku i wszelakich recenzji na YouTubie znajdziecie całą masę, to postanowiłem nie robić kolejnego podobnego materiału. W kilku punktach skupię się na tym, co jest na plus, a co na minus i na podstawie tego sami będziecie mogli podjąć decyzję o tym, czy warto go kupić. Punkt pierwszy, budowa i wygląd. Oppo przyzwyczaiło nas, że potrafi robić naprawdę ładne telefony. Wszystko dobrze spasowane, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, mimo że telefon w większości wykonany jest z tworzywa. Plecki matowe i nie zbierają odcisków po palcach. Sam smartfon jest przystępnych rozmiarów. Nie jest ani za duży, ani za mały. Na froncie AMOLED 6,43 cala, Full HD z plusem i odświeżanie 90 Hz. Mogłoby być 120, ale jest 90. Nie jest to najlepszy i najjaśniejszy ekran na rynku. Ale zdecydowanie jest ok. Punkt drugi, specyfikacja. MediaTek Dimensity 900. To jest serce tego urządzenia. Do tego 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane. UFS 2.2. Całość działa płynnie i nie stwarza problemów. Tak w skrócie można by opisać jego pracę. Może nie jest demonem wydajności, ale działa sprawnie i nie nagrzewa się. W codziennej pracy spisuje się dobrze. Nie widać żadnych spowolnień, graczom jednak proponuję rozejrzeć się za czymś mocniejszym. Punkt trzeci, audio. Za dźwięk odpowiada pojedynczy głośnik. Szkoda, że nie mamy tutaj głośników stereo. W tej półce cenowej to powinien być standard. Często o wiele tańsze urządzenia mają głośniki stereo, a ten pojedynczy głośnik gra czysto, ale dosyć płasko i nie uświadczymy tu jakiegoś większego basu. Oprócz tego jest oczywiście Bluetooth 5.2, jest też jack 3,5 mm, zatem bez problemu podłączymy słuchawki. Na pewno nie jest to typowo muzyczny smartfon. Punkt czwarty, bateria. Akumulator o pojemności 4,5 tysiąca mAh zapewnia średnio do 5 godzin czasu na włączonym ekranie, co przekłada się mniej więcej na jeden dzień użytkowania. Oppo przyzwyczaiło nas do szybkiego ładowania i nie inaczej jest tym razem. Akumulator naładujemy do pełna za pomocą 65-watowej ładowarki, która jest w zestawie. Dzięki temu ładowanie do pełna trwa około 40 minut. Dla przykładu dodam, że najnowsze, najbardziej dokoksowane iPhony czy Samsungi, które kosztują w okolicach 10 tysięcy, mają ładowanie z mocą nieprzekraczającą 30 W. No to jest śmiech na sali. Także pod tym względem brawo Oppo. Punkt piąty, aparat. Nie będziemy się tu rozdrabniać i wymieniać parametrów wszystkich dostępnych tu aparatów. Zdjęcia są po prostu w porządku. Nie są wybitne, ale nikt tego nie oczekuje w tym przedziale cenowym. Główny aparat bardzo dobrze radzi sobie za dnia. Logiczne, że w nocy jest już trochę gorzej. Ale tryb nocny robi swoje. Aparat do makro po prostu jest i nie ma co o nim mówić. A do tego jest jeszcze szeroki kąt. Niecałe 120 stopni, który trochę odbiega szczegółowością od matrycy głównej. Z przodu zaś aparat do selfie 32 megapiksele. I trzeba przyznać, że selfiaki wyglądają bardzo dobrze. Całościowo aparat to taka wyższa średnia półka. Zdjęcia wykonane tym telefonem są po prostu ładne. Dobra dynamika, ładne kolory i całkiem niezła szczegółowość. Ale z zaznaczeniem, że do flagowców sporo brakuje. Dosyć mocno mamy rozbudowane nagrywanie wideo. Możemy ustawić ręcznie poziom efektu bokeh. Jest AI, jest tryb nocny, jest HDR. Ale nie ma za to optycznej stabilizacji obrazu i dodatkowo filmy możemy kręcić maksymalnie w 4K w 30 klatkach. No i ostatni punkt. Cena i podsumowanie. Na dzień nagrywania tego materiału Oppo Reno 7 5G kosztuje niespełna 2700 zł. Co jak na średnią półkę jest zdecydowanie za dużo. Ja wiem, że flagowce konkurencji kosztują po 6000, a iPhone z tym najnowszym, najbardziej dokoksowanym modelem popłynął już ponad 10 tysięcy, ale to tylko pokazuje, że nie tylko Oppo przesadza z cenami. Wszyscy producenci przesadzają. I moje marudzenie tego nie zmieni. W skrócie, co na plus? Ładny wygląd, przyzwoity ekran, dobry, choć niewybitny aparat, szybkie ładowanie, mini jack, mamy również slot na kartę pamięci i całkiem niezła ogólna wydajność, przez co ze smartfona korzysta się po prostu przyjemnie. A co na minus?
plastikowe wykonanie, brak ładowania bezprzewodowego, brak wodoodporności, brak głośników stereo, brak optycznej stabilizacji, średniopółkowy procesor, aparat choć niezły, to sporo odbiega od flagowców, no i ta cena. Mam wrażenie, że seria Renault 7 powstała trochę na siłę. Nie różni się jakoś znacząco od serii Renault 6. Smartfon jest całkiem przyzwoity, nie ma jakichś rażących wad, ale nie ma też żadnych fajerwerków. I tym trochę słodko-gorzkim akcentem kończymy materiał, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Jak zawsze pamiętajcie o subskrypcji, polajkowaniu. Link do tego smartfona umieszczę w opisie pod filmem. Życzę miłego dnia, wieczoru, czy kiedy to tam oglądacie. I do następnego.